słowa podziękowania dla pana komendanta i wszystkich pracowników Powiatowej Komendy Policji, tych cywilnych i też tych mundurowych, taką pracę, którą wykonywaliście w roku 2022. Myślę, że patrząc na to sprawozdanie, oczywiście są, to jak pan sam komendant powiedział na samym wstępie, są takie elementy, z których jest dumny i może się chwalić, ale to są takie kwestie, które powodują, że trzeba jeszcze nad nimi popracować. Życzę, żeby ten kolejny rok, który się rozpoczął, był również takim pasmem sukcesów, pomyślności i mimo to, że ta praca, którą dokonujecie, służba, nie jest łatwą rzeczą. Szanowni Państwo, natomiast chcę zadać jedno pytanie Panie Komendancie. Ono bardziej będzie odnosiło się jakby Pana tutaj Powiatowej Komendy. Oczywiście przyjają do mnie słów, myślę, że część radnych też, społeczeństwo nasze też o tym słyszy, że jest jakaś taka masowa, są masowe odejścia policjantów na emeryturę. Mówię o skali całego kraju. I chciałbym ewentualnie usłyszeć, czy to zjawisko również już dotyka Powiatowej Komendy Policji w Bochni, czy ja, jeżeli tak, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o te wakaty, bo tak naprawdę mówiąc o tych wszystkich problemach alkoholizmie, narkomanii i tak dalej, i tak dalej, powiedzmy sobie szczerze, pan komendant i jego pracownicy mogą z tym walczyć lepiej w momencie, kiedy będą tak naprawdę mieć wysoką kadrę wykwalifikowaną i większą liczbę policjantów. Im większa ta liczba policjantów w komendzie, tym te zjawiska będą o wiele, wiele mniejsze. Dlatego takie pytanie, czy to zjawisko w ogóle występuje, czy to są tylko plotki jakieś tam nie do końca słuszne doniesienia, ale wiem, że media również się o tym rozpisują. A jeżeli tak, czy on dotyczy powiatu wołyńskiego, w jakiej skali i jak temu problemowi pan komendant, czy też komendant wojewódzki chce się zaradzić? Dziękuję. Odpowiadając panie starosto, to do, w bieżącym roku, inaczej, w ubiegłym roku deklarowało mi się na odejście 11 funkcjonariuszy. Na 160 funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej oraz KP Wiśniczy. Z tego odeszło 7 funkcjonariuszy, przy czym w tym gronie 7 było dwóch funkcjonariuszy, którzy się zadeklarowali jeszcze w 2021. Także naprawdę u nas ta skala odejść ani to nie jest masowa, ani nie jest wielka. W 2019 roku, gdy tutaj przyszedłem do Bochni, odeszło mi 5 funkcjonariuszy. Ma pan wakaty na chwilę? Na chwilę obecną, bo to się już zmieniło tam, co do prezentacji, tam mieliśmy chyba jeden wakat. W tej chwili będzie tych wakatów trochę więcej, ale już jest sukcesywnie uzupełniony. Już w marcu mi przychodzi bodajże dwóch policjantów, w kwietniu, w maju kolejnych. O kolejnych się staram. Nie ukrywam, że walczę o to, aby mieć, pozyskiwać funkcjonariuszy już obytych ze służbą, doświadczonych, bo to, że ja nie będę miał wakatu, ale będę miał ileś tam osób na przeszkoleniu podstawowym, to mnie to wtedy nie urządza, prawda? Więc ja czynię starania o to, ażeby pozyskiwać ludzi z naszego lub pobliskiego terenu, z innych jednostek, którzy gdzie indziej pełnią służbę, ale już mają doświadczenie kilkunastoletnie. Dziękuję bardzo.